już w grudniu zaproponowaliśmy partnerom w Komisji Trójstronnej trzy scenariusze ewentualnego uwzględnienia tych pozytywnych rozstrzygnięć i rozwiązań, które obowiązywały w ustawie antykryzysowej. Taka droga najprostsza, czyli kolejna epizodyczna ustawa uwzględniająca na przykład wydłużony okres rozliczenia czasu pracy, ale także pewne formy dotyczące ruchomych godzin czasu pracy. Drugi scenariusz to wpisanie do kodeksu pracy tych pozytywnie ocenianych również przez Państwową Inspekcję Pracy rozwiązań. I trzeci scenariusz, do którego jesteśmy najbardziej przywiązani, stąd również bardzo ważne to dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza konferencja, mianowicie systemowe zmiany w dziale 6 kodeksu pracy.